Sfilmowani na swoim Twitterze zauważyli, że w wizjach, takich dystopijnych wizjach przyszłości, znanych z Blade Runnera czy z Ghost in the Shell, jeżeli coś rozświetla rzeczywistość, to są to neony i to są neony w bardzo konkretnym kolorze, w tym wypadku kolorze fioletowym. I uznałem, że to jest fajny temat ze względu na to, że obecność tej barwy nie jest przypadkowa. Ale zanim wytłumaczymy, dlaczego tak się dzieje, powinniśmy wytłumaczyć, jak każdy z nas te kolory odbiera. A mianowicie odbieramy kolorystykę na dwóch płaszczyznach. Na płaszczyźnie emocjonalnej, ale ją sobie zostawimy gdzieś na boku, i płaszczyźnie biologicznej. Płaszczyzna biologiczna odnosi się do długości fal każdego koloru. Mianowicie barwy ciepłe, takie jak czerwień, żółć czy pomarańcz, mają tak zwaną długą falę. To znaczy fala tych barw jest po prostu dłuższa. To powoduje, że nasz organizm potrzebuje więcej energii do tego, żeby taką falę przetworzyć, a to zwiększa nasz metabolizm i jednocześnie powoduje efekt tego pobudzenia. Dlatego mówi się o tym, że w momencie, kiedy przebywacie w pomieszczeniu, w którym dominuje kolor czerwony, czujecie się bardziej pobudzeni, ale możecie też się czuć bardziej agresywni. No i teraz analogicznie barwy chłodniejsze, takie właśnie jak fiolet, mają tą falę krótszą, przez co my potrzebujemy mniej energii, żeby ją przetworzyć, i dlatego one są bardziej spokojne, my się czujemy bardziej zrelaksowani, może i wpadamy też w większą melancholię i odczuwamy nostalgię. I teraz tak, żeby nie być gołosłownym, to nie jest tak, że to jest tylko i wyłącznie jakieś psychologiczne mambo-jumbo, ale jest to coś, co zostało bardzo dokładnie przebadane, zresztą nie tylko na płaszczyźnie stricte naukowej, ale też marketingowej, no i na wielu innych. Wynika to po prostu z tego, że na przykład jednym z takich koronnych badań jest badanie na uczniach szkół podstawowych w Stanach Zjednoczonych. Postanowiono sprawdzić, czy uczniowie przebywający w salach malowanych na bardziej neutralne barwy, tak jak na przykład szarość, różne odcienie szarości, będą osiągać gorsze, może lepsze rezultaty niż ci, którzy przebywają w salach o barwach cieplejszych. No i jak możecie się domyślić, zwycięstwo było po stronie, jeżeli chodzi o wyniki w nauce, było po stronie uczniów, którzy przebywali większość czasu w salach z barwami cieplejszymi. Zresztą nie tylko przełożyło się to na wyniki w nauce, bo przełożyło się to też na ich ogólną aktywność w trakcie lekcji. No i teraz do czego nas to prowadzi? Ano prowadzi nas do tego, że w filmie, ale nie tylko, ale skupmy się na filmach, możemy wykorzystać jakąś barwę w konkretnej scenie do osiągnięcia jakiegoś efektu. To nie jest tak, że każdy robi sobie coś tam i uważa, że tu będzie pomarańczowy, tu będzie czerwony i to wszystko nie ma żadnego znaczenia. No, co bardziej skupieni na tym, jak oddziałują na nas barwy, bardzo dobrze potrafią tym kolorem grać. Zresztą o kolorystyce w kinie świetny film nagrał Marcin Łukański z kanału Na Gałęzi, który bardzo polecam. I film, i kanał. Ale no właśnie, co z tym fioletem? Dlaczego fiolet jest związany z tą dystopijną wizją przyszłości? Czy może być związany z dystopijną wizją przyszłości? Ano dlatego, że fioletowy, jeżeli weźmiemy pod uwagę płaszczyznę religijną, jest związany przede wszystkim z męką pańską, z cierpieniem i z śmiercią. Przechodząc dalej, ta religijność jest stricte związana też z egzystencjalizmem, dlatego bardzo często mówi się o tym, że fiolet jest związany z próbą odpowiedzi na bardzo kluczowe pytania, tak? Kim jesteśmy, dokąd zmierzamy, ale też na przykład, co to znaczy być człowiekiem. Stąd świetnie się wpisuje w narrację taką jak na przykład w Blade Runnerze, gdzie cały film Ridleya Scotta jest skonstruowany tak naprawdę wokół tego pytania, tak? Gdzie zaczyna się człowiek i co to znaczy tym człowiekiem być. Ale to jeszcze nie koniec. Ze względu na to, że różne odcienie fioletu mogą mieć różne znaczenie, albo inaczej, mogą potęgować pewne emocje u odbiorcy. I teraz tak, jeżeli fiolet jest bardzo ciemny, to właśnie mówimy o nim jako o takim kolorze bardziej depresyjnym, ale z drugiej strony, rozjaśniając go, spowodujemy, że odbiorca może być spokojniejszy, może być właśnie bardziej melancholijny, ale też skłonny do jakichś egzystencjalnych refleksji. A na przykład dodając do sceny, w której mamy fiolet odrobinę czerwieni, nie musi być to czerwień krwi,
no to wtedy możemy nadać tej scenie większą energetykę, większą energię. Ona będzie bardziej oddziaływać w tym kierunku na odbiorcę. To oczywiście wszystko jest zależne od tego, co chcemy osiągnąć, ale zwróćcie uwagę na to, że we wszystkich wizjach przyszłości, no dobra, może nie we wszystkich, bo pewnie wyciągnęlibyście kilka, które temu przeczą, jest bardzo mało zieleni. Szczególnie w tych wizjach, które zdominowane są przez technologię, co jest zrozumiałe, ale jeżeli ta zieleń się pojawia, a wspominam o zieleni nieprzypadkowo, bo zieleń na kole kolorów jest na przeciwległym biegunie do fioletu, to jeżeli ona się w ogóle tam pojawia, to jest to albo sztucznie wytworzony kolor, albo są to po prostu pozostałości po przeszłości. Takie wspomnienie tego, że może kiedyś było lepiej. Zieleń zresztą jest kolorem związanym też z nadzieją, więc jakby ciężko byłoby pogodzić te dwie barwy ze sobą, jeżeli chodzi o to, jeżeli chcemy jakby tworzyć ten spójny wizerunek świata, który staramy się przedstawić widzowi. I teraz zwróćcie uwagę też na to, że bardzo często ten fiolet faktycznie pojawia się w towarzystwie innych, chłodniejszych kolorów. Świetnie komponuje się z czernią i to nie chodzi tylko o modę, bo fiolet też się świetnie komponuje na przykład z kolorem żółtym, który jest barwą ciepłą, ale świetnie komponuje się z czernią, bo czerń jest z jednej strony postrzegana jako kolor mocy, ale z drugiej strony jako kolor bardzo mocno związany ze śmiercią i ze złem. Więc jeżeli chcecie kreować świat, który nie pozostawia wątpliwości, że kiedyś było lepiej, a teraz jest niestety wszyscy umrzemy, wszystko zostaje zniszczone i czeka nas już tylko i wyłącznie śmierć i cierpienie, no to wykorzystujcie barwy właśnie takie jak czerwony czy fioletowy. Wtedy będziecie mieli pewność, że wizja waszego świata jest spójna. I oczywiście to jest tylko i wyłącznie bardzo ogólne potraktowanie tematu. To nie jest tak, że nie można powiedzieć o tym więcej. Można przytoczyć też bardzo wiele przykładów, nie tylko z popkultury, ale chociażby z marketingu, kiedy kolorystyka jest na przykład istotna przy opakowaniach, przy tworzeniu w ogóle całego brandu. Tu pozdrawiam Sfilmowanych, którzy bazują na także jakże wesołym kolorze właśnie fioletowym. Jednak no, nie chcę przeciągać tego filmu w nieskończoność, chcę tylko, żebyście zwrócili uwagę na to, że ten fiolet w tych filmach nie jest przypadkowy, czy w filmach i serialach, że on tam pojawia się w jakimś konkretnym celu. Nie wiem, czy świadomie, czy nieświadomie, bo to trzeba byłoby zapytać twórców, ale świetnie po prostu komponuje się z tym, co widzimy. On nie dość, że jest dodatkowo bardzo eleganckim kolorem, to jednak świetnie rezonuje z tą sytuacją, w której znajdują się bohaterowie tych opowieści. Świetnie rezonuje też później z widzem. I mam nadzieję, że może w jakimś stopniu skłoniłem was do zgłębienia kwestii tego, jak odbieramy kolory. Jeżeli tak jest, to postaram się w opisie filmu wrzucić kilka pozycji, które warto byłoby poznać w tym temacie. A ja wam dziękuję za uwagę i do kolejnego filmu.